mogliście Państwo przyjść, pooglądać to, co ona tworzyła. Mam ją od 20 lat. Tak się złożyło, że ostatnio zaczęłam abstrakcję. Sprawiają mi chyba więcej radości przy tworzeniu niż natura. Ale naturę też tworzę i na następnej wystawie może będziemy oglądać naturę. No tak, bo Pani świetnie opowiada na pędzle. Bardzo czuję. I gdy mam wybitną lekkość. Ja się ogromnie cieszę, że dochodzi do tej wystawy Pani Olicyńskiej właśnie z tego powodu, że to nasz lokalny artysta, artysta niezwykle głowy. Też jestem, przyznam, że zaskoczony, bo szedłem na wystawę natury. Zdecydowanie chciałem poglądać pejzaże, przychodzę. Ale Szanowni Państwo, ja myślę, że Pani Ola w ten sposób też, i to jest wyjątkowe, na pewno Państwo to czujecie, co ja, że chciała się podzielić tą energią. Jak się patrzy na tę pracę, to można część tej energii Pani Oli dostać w prezencie. Jezu, serdecznie dziękuję, bo to widać. A tu Pan Piotr, prezentując wszystkich, którzy przybyli, oczywiście wszystkich z imienia i nazwiska nie da się wymienić, ale jako współgospodarz tego obiektu zapomniał wymienić liczną reprezentację ze SSEK-u. To ja ją powitam. Bardzo się cieszę, że jesteście tak licznie. Gratuluję serdecznie naprawdę tej wystawy, pięknego katalogu. Pan Piotr nie spoczywa na laurach, zawsze mu kibicuję. Dobrze, że tych wystaw jest tak dużo w Stargardzie. Cieszę się, że Państwo jesteście i cóż, oficjalnie już ogłaszam dzisiejszą wystawę za otwartą. Dziękuję.